wprowadzamy się stąd. Uciekamy przed Jubilee, słuchajcie. Bo tutaj straszne rzeczy się mają dziać. To my właśnie się pakujemy. Jest 2:20 rano. Wszyscy sąsiedzi patrzą na nas okiem. Let's go. Bo ten gościu od mleka właśnie nie wie chyba, gdzie ma mleko zostawić, wiesz? Tak raz cofa, raz podjeżdża. A u nas, nie? No. Nie ogarnął. Let's go. Idziemy ze sobą, jak u nas. Możliwe. Ewcie, masz wszystkie dokumenty? Tak. Okulary wzięłaś? Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd. Były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju, lokalnie burze. Temperatura od 16 stopni na północy do 21 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio. Program pierwszy. Kolejka, co? Zobaczcie, jest ciężarówek. Chyba 6 pasów i cały czas pełno. Ja myślę, że oni do Anglii tyle stoją, ale z Anglii też widać, że stoją. Ja pierdzielę, z jakiego powodu takie kolejki są? A, bank holiday. Wszyscy chcą uciec przed tym. Słuchaj, żeby później nie stać. Zostają dzisiaj. Elegant. Ile ludzi tutaj jest w aucie? A no tak. Ale tam było pytanie, czy jest no tak, 6, pytanie, czy 9? A jakby było 9? Tak. A z, no. To pojechałoby 9. No, exactly. Oni nie sprawdzają nic. To co, wychodzimy? A, bo mama pokazuje się. Już jesteśmy w ogóle po odprawie, chciałbym powiedzieć. To był taki automat. No, Karla. Czyli ekran, na którym musiałem wszystko potwierdzić, co wpisałem wcześniej internetowo. Dobra. Czas rozprostować trochę kości, słuchajcie. Jest godzina 5 rano. Idziemy coś zjeść. Słoneczko już wstało, albo przynajmniej wygląda, że wstaje. Bardzo ładnie będzie dzisiaj, coś czuję. Idziemy. Idziemy coś szamać, jakieś śniadanko. Widzę, jest kilka restauracji, ale czy to w ogóle jest dzisiaj o tej godzinie otwarte? Jasne. Labiku, co? Ty jesteś dzikus. Chodź, wybierzemy perfumy dla ciebie. Jasne. Wyglądasz, on wygląda, wiesz co, jak E.T. Jasne, twój. Moje perfumy chcesz? Tak. A ja co będę miał? No, thank you. Anything else I can help you? Co testujecie? Co ty masz w buzi? Mamy duri.
się rzuca na pierwszy rzut oka, jak to mówią. Zupełnie inna infrastruktura, drogi, znaki, światła, tramwaje. Prawie wjechałem pod tramwaj. Super domy, słuchajcie, w ogóle inna zabudowa, to się wszystko od razu rzuca w oczy. Człowiek po takim długim czasie, nie wyjeżdżając, wiecie, samochodem poza Anglię, nagle tu wszystko mnie tak naprawdę mocno dotyka. Podoba mi się tutaj. Idziemy nad marinę, tam to jest za chwilę wam pokażę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Z ręki wypadnie to prosto do wody. Endlich. Nie mam translatora, więc nie powiem wam, co tu jest napisane, ale bardzo ładna łódeczka. W ogóle świetna marina, powiem wam szczerze. Jest taki dek zrobiony dookoła, z tego co widzimy, tam ciągnie się kilometrami. Tam pełno flag, nie wiem co to jest. To jakiś pomnik, ale... Ej, miasto nazywa się Newport. I naprawdę jest new. Całe miasto jest nowe. Dużo się tutaj buduje. Wygląda bardzo nowocześnie. Jak na tą chwilę jest niesamowite. Niesamowite, słuchajcie. Jesteśmy tylko po drugiej stronie, bo tam przecież jest gdzieś nasz dom. A tu jest Hiszpania. Ja pierdzielę, normalnie. I ten piasek nawet mamy inny, i tam gdzieś strzelają, chyba jakaś jednostka wojskowa jest niedaleko. Cały czas tylko idziemy, szukamy restauracji, chyba wbijemy się tutaj. Bo z samego rana wynika z tego, że tu nie dużo rzeczy jest otwartych. Więc sprawdźmy to. Znalazłaś? Lecz. Ale czad. One są świetne. Nie wiem, czy to nie jest tylko display, ale możemy sprawdzić. Jak? Jaki jest kolor? Ratujcie mnie. Ja jeszcze tutaj nie zdążyłem się osiedlić, a wydatki mnie cały czas czekają. Co róg, co każdy róg. A tu całe te obiady są gotowe. Od 95. Widziałam właśnie. O, tylko wszystko świeże widać. Pani gdzie ryba. Kurde, jest głodny. I te sery, słuchajcie, ta ilość serów, nie? Ona mnie wybuchła. Ja mógłbym tu zostać cały dzień. Gotujesz ziemniaki. No, masz sos. Gotowe, zobacz. Zobacz, gotujesz tylko obiad, gotujesz tylko makaron i masz spaghetti sos. Czad. To jest tak paść głodnym do sklepu. No właśnie, to jest takie, jak się przyjrzę. Super. Słuchajcie, przygoda była ostra, bo wyładował mi się telefon, a byłem w trakcie pisania z tym gościem, od którego mamy wziąć ten domek. I padła mi bateria. A już jestem znany z tego powodu, że się nie przygotowałem, więc nie wziąłem też kabla do samochodu. A znalezienie kabla w tym mieście to jest nie lada wyczyn, powiem wam szczerze. Udało nam się, a teraz czekam grzecznie, aż mi się włączy telefon. Dojechaliśmy wreszcie na miejsce. Piękna pogoda, ale podobno tylko dzisiaj i trochę jutro. Później ma padać. Tak nam pan przed chwilą powiedział. Osiedle domków, tak jak widzicie, są do wynajęcia. My wynajęliśmy też taki domek. Pokażę wam, jak wygląda w środku. Bardzo nieduże pieniądze, bo 430 chyba euro w sumie. To są główne drzwi, ale możemy wejść tędy. Mamy pralnię, suszarnię, dodatkową lodówkę, boiler, jedną sypialnię. Trochę dated, jak to by powiedział Anglik, ale jest ok. Mamy tu prysznic, zlew, mamy tu schody do góry i tam dwa pokoje. O, już się wszyscy bawią żaluzjami zewnętrznymi. Mamy kanapę w dobrym stanie, mamy telewizor i królową właśnie oglądamy, słuchajcie. Także dzieje się tam w Anglii, ale u nas też jest fajnie. Mają mały aneks kuchenny, powiem wam, i to nawet fajnie wygląda.
Nie jest to nowe, ale widać, że jakość tych szafek jest naprawdę ok. Zadbane to wszystko, czyste. Kuchenka, piecyk, zlew. Kawałek ogródka mamy tutaj. Wyjść to tutaj nie brakuje w tym domu na te ogródki. O, tu, tędy. Także to jest też nasze tutaj. Mamy stół, mamy grilla. Słuchajcie, tam jest ogólnie też basen zewnętrzny, ale ten basen jest tylko dostępny w lipcu i w sierpniu. Więc jakbyśmy przyjechali tu w innym sezonie, to jeszcze możemy dodatkowo korzystać z takiego komunalnego basenu. Słuchajcie, ja potrzebuję kawy. Biorę się za robienie kawy, zanim się rozpakuję i lecimy. Godzinę, słuchajcie, przespaliśmy się wszyscy, aby dojść do siebie. Masz klucze? Ja mam klucz, a nie mam swojej bluzy. I ten. I lecimy na dalszą przygodę, zwiedzać miasto, także zobaczymy, co nam się tam uda upolować. Let's go. Szukam mojej bluzy, gdzieś ona zniknęła. Ale tu jest bałagan. Słuchajcie, miasto jest przepiękne. Naprawdę jest przepiękne. Ogromna ilość miejsca, ta przestrzeń poraża. Wiecie co, jak człowiek tak za długo siedzi w Anglii, to zaczyna się przyzwyczajać do tego, że jest wszędzie ciasno, mało miejsca, małe domki, małe pokoje. Strasznie. A tu jest po prostu wow! I nagle tak dociera człowieka, że można żyć trochę inaczej. No można. W sumie nie narzekam tam też, wiadomo, ale... Ale zobaczcie, co się dzieje. To miasto ogólnie, to się rzuca pierwsze w oczy, już drugi raz to powtórzę. Jest bardzo dużo nowych budynków. Tu się naprawdę dużo buduje. Tam po drugiej stronie całe te wybrzeże, które widzicie, one się ciągną, to są takie wysokie budynki. To jest inne miasto, tam jest Newport, to jest kawałek dalej. Cały czas tym wybrzeżem w tamtą stronę stoją ogromne takie, wiecie, bloki. Także ogromny potencjał, słuchajcie. Nie wiem, ile te mieszkania kosztują, ale się dowiem. I tam tak samo powstają nowe osiedla. Wszędzie, gdzie jechaliśmy teraz do tej pory, cały czas nowe osiedle, nowe osiedle, nowe osiedle. Także sporo inwestycji tutaj. No i piękna pogoda, piękne morze. Przejdziemy się, tam coś widzę, jakąś robótkę robią. Przejdziemy się chyba w tamtą stronę, albo w tamtą stronę. Co kawałek widzieliśmy, jadąc samochodem, jakieś pomniki tutaj. Także będziemy się pewnie co chwilę przy nich zatrzymywać. Let's go. Ale piasek, ludzie! Jezus Maria! Super piasek, to jest fajny pub w ogóle, widzisz? Na plaży zrobiony. Zobaczcie, siedzenia z palet. A myślę, że Kacper kaktus zakwitł. Świetnie, muchacha. Będziemy tu chyba siedzieć dzisiaj wieczorem. Będziemy zobaczyć, co tam się dzieje nad morzem. Nie, no czad. Czad komando, słuchajcie. Dobra, nie, jeszcze nie dojedziemy do sklepu, bo trafiliśmy atrakcję tutaj i musimy z niej skorzystać. Znaczy, że ja zatrzymałem się, a oni nie chcą. Ale powiedziałem, że muszą ze mną iść i wszyscy poszli. Nie wiem, czy wszyscy wejdą. Zobaczcie, co znalazłem. Horizon, tak się to nazywa, nie wiem, co jest napisane. Serduszko, mostek urokliwy i tam jest wieża, na którą mam zamiar wejść. Mam nadzieję, że to nie jest zamknięte. Także oczekuję tam pięknego widoku za chwilę, że będzie widać całą tą linię właśnie brzegową. Te wszystkie budynki z góry. Zobaczymy. On wiesz, jaki jest. Ewa panikuje. Dobra, wbijamy się do góry. Nie wiem, czy te kable mają być odłączone, czy podłączone. Zaraz podłączymy. Ale będzie! Spinaczka, let's go! Spokojnie, ej! Spokojnie! Jezus Maria! Ewcia zrezygnowała, ale już ja wam powiem dlaczego. Ta wieża się buja. Naprawdę się buja. Zobaczcie, ona się cała trzyma. Nie, bo naprawdę się buja i to strasznie. To nie jest stabilna konstrukcja, wam powiem. Także zaryzykowaliśmy trochę. To nie jest tylko? Tak, tu pokazuję, tam się rzucić. Taki splash, to widać, zaleźcie. O Jezu, jak to się buja, ludzie. Ja schodzę. O Jezus. Ja schodzę. Straszne to jest bardzo niebezpieczne, mógłbym powiedzieć. I tam jakaś stara koparka stoi na piasku. No to jest tam, tata, to tam też jest. Także zobaczcie, to wszystko tutaj, to są nowe osiedla, tu.
wszędzie cała ta lewa strona to są wszystko nowe domki. Małe, duże, camperwany, karawany, nie wiem co tu jeszcze jest, ale cała ta lewa strona to jest wszystko nowe. Tam jest nowe, nowe, nowe. Tam dalej przejeżdżaliśmy, też wszystko było nowe. Także nie wiem, ciekawe miasto, bo powiem szczerze. Nie znam historii oczywiście tego miasta, ale wygląda bardzo fajnie. No i ta wieża jest przerażająca. Już się trochę przyzwyczaiłem, ale normalnie cała się huśta. Szok. Dobra, spadam stąd, zanim się to przewróci. Młody wstajemy, koniec spania. Co się tak wykończyło? Ale fajnie, bo nie było tam długo. Gdzie? Ten na. Masz włączone nawigację. Znaczy ten szator jest nieustawiony jak długo. No. Idziemy robić zakupy. To nie wygląda zbyt dobrze, powiem wam. Bardzo lubimy zwiedzać sklepy. Bardzo lubimy robić zakupy. Co za dzień. Boże jedyny. Jaki ja jestem wykończony dzisiaj. Co tu się dzieje? To idzie ze mną. Ale ta butelka bardzo fajna. To jeszcze nie koniec. Zaraz. Zobaczcie, co się dzieje. Strasznie lubię te działy, powiem wam szczerze. Nie to, że piję dużo, ale lubię testować. Naprawdę. Jestem dorosły. I tu jest dział bardzo dobrych piw. To jest akurat 0%. Tu mają dobre. I odkryłem dzisiaj coś nowego. Gornet. Spróbujemy i powiem wam, czy było dobre. Słuchajcie, jeszcze zwiedzimy okolice na koniec dzisiejszego potwornego dnia, zmęczonego naprawdę. Słuchajcie, od drugiej godziny jestem na nogach. Wczoraj cały dzień w pracy. Spałem półtorej godziny. I to, jak ja się dzisiaj w ciągu dnia czułem, to była jakaś porażka. Ale jesteśmy dalej na nogach, dalej żyjemy. Jeszcze sobie obiecałem, że przed powrotem tam to jeszcze zwiedzimy to jeszcze. I jeszcze polatam dronem, może jutro albo pojutrze. Ale... jutro najprawdopodobniej, bo jutro będzie ładna pogoda. Idziemy tu w kierunku flaki, tam jest taka fontanna, także ciekawe miejsce. Dzieciaki się jeszcze chwilę wybawią, zaraz wam pokażę. A z wami się już będę żegnał, słuchajcie. Także miłego wieczoru, dnia i poranka wam wszystkim życzę. Dziękuję wam serdecznie za wszystko, co dla mnie robicie. Komentujecie, oglądacie. Trzymajcie się ciepło i postaram się coś jeszcze wrzucić z tego wyjazdu, ale może to już nie będą day vlogi. Zobaczymy, bo jutro jedziemy do takiego parku, chyba że z tego parku będzie dużo do oglądania. Zobaczymy, jak to będzie. Let's go. Kto wie, która flaga jest nasza? Czwarta. Teraz się okaże, czy masz rację. Czwarta wszędzie. Zobaczymy, czy tam jest nasza polska flaga. Jest? Jest! Buty tylko zdejmij, bo nie mam pieniędzy. Kasper, buty zdejmij! Jest i nasza polska flaga. Elegancko. Pięknie tu jest, słuchajcie. Jest pięknie. Mamy pół samochodu jedzenia. Też jest pięknie. Zobaczymy się jutro. Cześć! Tu w nocy musi być bardzo kolorowo.